Witamy Państwa na najnowszym odcinku podcastu Spięcie. Dzisiaj porozmawiamy o dezinformacji. Ze mną dzisiaj jest Marcin Terowski. Dzień dobry Państwu, cześć Mateusz. Witam państwa ponownie w najnowszym odcinku Kurzasu Spięcie. Dzisiaj porozmawiamy o dezinformacji. Marcinie, czym jest dezinformacja? Przede wszystkim jest to twierdzenie, które weszło już trochę do języka potocznego i często jest nadużywane. Za każdym razem, gdy mamy do czynienia z mylną informacją, nieprawdziwą lub taką, którą ktoś chce zdyskredytować, mówimy o dezinformacji. Jednakże zanim zaczniemy całą rozmowę, może odnieśmy się faktycznie do jakiejś definicji, żebyśmy. I żeby słuchacze wiedzieli, o czym mówimy. I podając za biuletynem informacji publicznej, który z kolei powołuje się na definicję Komisji Europejskiej, za, de za dezinformację uznaje się możliwe do zweryfikowania nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd informacje, tworzone, przedstawiane i rozpowszechniane w celu uzyskania korzyści gospodarczych lub wprowadzenia w błąd opinii publicznej, które mogą wyrządzić szkodę publiczną. I jak dalej wywodzi Komisja Europejska, dezinformacja ma na celu wprowadzenie podziałów poprzez zniekształcenie i sfałszowanie faktów. Czyli jeżeli chodzi o dezinformację, to nie tylko musi być nieprawdziwa informacja, ale też i wymierzona w społeczeństwo, w opinię publiczną, która jest obliczona na jakieś konkretne zachowanie, na przykład wzburzenie podziałów. Dobrym przykładem takiej klasycznej dezinformacji jest sytuacja, która miała miejsce w Polskiej Agencji Prasowej, gdy doszło do włamania i najprawdopodobniej Rosjanie publikowali nieprawdziwą informację o mobilizacji w Polsce w celu wysłania polskich żołnierzy na Ukrainę, by tam walczyli z Rosjanami. Cel był prosty: podzielenie polskiego społeczeństwa, wzburzenie Polaków, że akto Polacy będą walczyli na Ukrainie, a dzięki temu, że udało się ushakować agencję o dużym poziomie zaufania, ta informacja miała szansę szybko się rozprzestrzenić. Na szczęście szybko została i zdjęta, i zdementowana. Marcinie, jakie sektory są uderzane dezinformacją? Generalnie dezinformacja działa na wszelkich polach, na których y, może zostać zasiana. Dobrym przykładem z naszego energetycznego podwórka jest atom. Atom, który ciągle dzieli społeczeństwo i mimo, że jest już coraz więcej zwolenników, jest większa też świadomość, to ciągle zdarzają się nieprawdziwe sytuacje, nieprawdziwe informacje, i przykładowo możemy spotkać się z argumentami przeciwko pierwszej polskiej elektrowni jądrowej na Pomorzu, jakoby kominy miały szpecić się krajobraz, gdzie w tej elektrowni zdecydowano się nie korzystać z chłodni kominowych, więc nie będzie, drodzy państwo, takich klasycznych, znanych nam z obrazków wielkich kominów wypuszczających mare dymu. Reaktory będą chłodzone wodą z Bałtyku. Inną na przykład informacją jest o tym, że... Że elektrownia jądrowa będzie na obszarach chronionych Natura 2000. I tutaj nie jest to prawda. Wynika to z tego, że sam projekt, owszem, częściowo zahacza o obszar chroniony, ale nie jest to obszar budowy. Polskie atom nie będzie budowany na obszarze Natura 2000. Więc jak widzimy, drodzy Państwo, mamy tutaj jako, jakieś ziarnko prawdziwości, czyli że na przykład faktycznie w elektrowniach są takie kominy, czy że gdzieś w planach występuje obszar chroniony, ale już nie zgadza się bezpośrednia informacja. Może też fajnym, ciekawym przykładem, nie tyle co dezinformacji, a bardziej fejka, który później został wykorzystany, jest Olimpiada, gdzie polska zawodniczka przegrała z, z, ze swoją oponentką, a media określiły, że jej oponentka była mężczyzną po tranzycji. Faktycznie, przy niektórych zdjęciach ta kobieta miała. Mało europejski typu urody, jednakże faktem jest, że była i urodziła się jako kobieta, i tak wystąpiła. Dziękuję za ten obszerny wątek, Marcinie. Teraz chciałbym porozmawiać z Tobą o, o tym, jak Rosjanie dezinformują w Polsce, bo wiemy, że np. w krajach bałtyckich głównym tematem jest kwestia że mniejszości rosyjskiej. U nas takiej mniejszości jakiejś zawrotnej ilości nie ma. Oprócz oczywiście tego północnego obszaru, Warmii i Mazur. A jak Twoim zdaniem, jak Rosja dez... będzie próbować dezinformować w przyszłości, jak teraz dezinformuje? Przede wszystkim yy, w dezinformacji rosyjskiej nie zawsze jest przekaz stricte prorosyjski. On może być po prostu na przykład antyukraiński, antypolski, budujący podziały. Yy, tym, co elektryzuje społeczeństwo, to jest właśnie konflikt na Ukrainie. Yy, Próba zakorzenienia informacji o tym, że Polska nie powinna dalej pomagać, czy, czy że mniejszość ukraińska w Polsce na przykład stwarza zagrożenie. Innym obszarem dezinformacji uderzającym nie tylko w Polskę, ale cały Zachód jest operacja Doppelganger, Sobowtur, która polegała właśnie nie na powielaniu stricte rosyjskiego przekazu: Rosja jest dobra, Rosja jest sojusznikiem Polski. A rosyjskie służby kopiowały zachodnie wiarygodne strony, podszywały się pod nie poprzez bardzo podobne adresy i tam dopiero rozprzestrzeniały właśnie dezinformacje, jednakże skupiając się na wywołaniu samego podziału, a nie zbudzeniu sympatii do Rosji, gdyż większość Polaków, słysząc o tym, że na przykład Rosja tak naprawdę. Słusznie dokona inwazji na Ukrainę nie będzie chciała nawet tego słuchać, wiedząc, że to jest akt agresji na niepodległe państwo. Dobrze, a powiedz mi na przykład, w sytuacji konfliktu, jak Twoim zdaniem Rosja mogłaby y, wpływać? Ja na przykład uważam, że mogliby się zainteresować infrastrukturą schronową, czyli dezinformować w ten sposób, że mieszkańców tak naprawdę zwodzić o tego, jak funkcjonują, gdzie są. I to, co ma robić jak twoim zdaniem? Myślę, tego... że jest to możliwe. Bardzo ciekawym przypadkiem jest ostatnie wydarzenie związane z powodzią. Gdzie 26-letni mężczyzna pod Wrocławiem ubrany w mundur mówił o tym, że wały będą wysadzone. Mamy tu sytuację kryzysu, mamy sytuację paniki, której no, nie należy się dziwić, bo tym ludziom zawalił się cały świat, całe życie. Widzą mundur, mundur się każe z autorytetem, więc łatwo przyjmą nawet tak absurdalną sytuację przez swój stan oraz przez to potwierdzenie. Bardzo fajna była reakcja wojska polskiego, które. Tuż po tym zdarzeniu rozpoczęła informacje, jak rozpoznać funkcję, jak rozpocząć żołnierza, jak można zweryfikować, co powinno wzbudzić nasz niepokój. Jednakże uważam, że taka kampania informacyjna powinna być na samym początku powodzi, a nie gdy już trochę mleko się rozlało. Więc w przypadku konfliktu będzie to uderzało przede wszystkim w struktury, będzie podważało wsparcie. Wsparcie obywateli dla wojska, dla struktur państwa będzie miało nas, za zadanie nas podzielić. Marcinie, jeszcze chciałbym ci zadać za tę kwestię, jak twoim zdaniem dezinformacja, jak rola mediów społecznościowych wpływa na dezinformację? Generalnie media społecznościowe utrudniają nam trochę weryfikowanie informacji. Oczywiście rozwój tzw. nowych mediów jest jak najbardziej korzystny. Fakt, że i my, i drodzy Państwo, macie wybór skąd bierzemy informacje skąd czerpiemy jest to pozytywne tak samo na przykład na twitterze jest bardzo udziela się bardzo wielu analityków i ekspertów cywilnych którzy dzielą się swoją wiedzą jednakże media społecznościowe umożliwiają szybki przepływ informacji niekoniecznie łatwych do zweryfikowania oraz często wspierają mówiąc kolokwialnie, ekspertów od wszystkiego, którzy po prostu to, co jest modne, starają się grzać dla swoich wyświetleń. Przez co, po pierwsze, jest to żyzna ziemia dla samej dezinformacji, ale tak jak na początku mówiliśmy, nie wszystko jest dezinformacją, czasem są to fajki, które są np. mają za zadanie nabić komuś jak najwięcej wyświetleń, zasięgów, a pod wpływem emocji inni dalej podają. Dlatego ważne jest, że jeżeli widzimy wiadomość opartą nie na informacjach, a nacechowaną emocjami, żeby ją zweryfikować. I drodzy Państwo, jeżeli kiedyś się nacięliście na takiego fejka, no to myślę, że nie ma co się wstydzić, bo zdarza się to wielu znanym osobom, jak Krzysztof Stanowski pokazał przy... W, w, przy wydarzeniu ze Stonogą nawet wybitni, doświadczeni dziennikarze dali się złapać na fałszywą informację. E, a niedawno też z takiego podwórka atomowego Jacek Sasin, były minister aktywów państwowych, więc osoba ciesząca się i zaufaniem społecznym, bo ponownie wybrana do Sejmu, e, jak i znająca bardzo dobrze struktury rządowe, również e, po wielu nie do końca sprawdzoną informację, oczywiście nie posądzamy tu pana ministra o dezinformację, a po prostu podanie informacji bez uprzedniej weryfikacji. I tutaj pozwolę sobie na cytat. Dotyczy to zarządzenia dziennika urzędowego ministra klimatu i środowiska znoszącego zespół do spraw rozwoju energetyki jądrowej w Polsce. Minister Sasin skomentował to tak. Oni wcale nie chcą budować żadnej elektrowni atomowej. A likwidacja zespołu do spraw rozwoju energetyki jądrowej jest dowodem na to, że przestali już się z tym kryć. Chcą, żeby Polska była zależna, słaba i podporządkowana. Wszystkich obietnice to tylko puste hasła, które mają przykryć brak realnych działań. Atom nie będzie. Yy, czy atomu nie będzie? No, póki co wszystko wskazuje na to, że będzie budowany. A dlaczego odrzeczony zespół został zlikwidowany? To dlatego, że energetyka jądrowa będzie przechodzi z Ministerstwa Klimatu i środowiska i przychodzi do Ministerstwa Przemysłu. W związku z tym trzeba zlikwidować część struktur w Ministerstwie Klimatu i środowiska i będą one powołane w Ministerstwie Przemysłu. Czy słuszne jest takie przeniesienie kompetencji, to jest kwestia na osobną dyskusję, jednakże wspomniane rozporządzenie, wspomniane pismo nie oznacza, że atomu w Polsce nie będzie. Dziękujemy Państwu za obejrzenie najnowszego odcinku podczas to spięcie. Zapraszamy do lajkowania, udostępniania, subskrypcji i oglądania dalszych. W komentarzach zachęcam do napisania przykładu, jakiego, na jakiego wy, drodzy Państwo, w fajkaustach nie się nacieliście albo na którego się nie nacieliście.